Powinien mnie pamiętać. Na imię pamięta. No i temperatura spadła do 12. No i zobaczcie, jedziemy pod górę, większe obciążenie, a temperatura spada. Zjeżdżamy z góry, temperatura rośnie. To po prostu to jest taka zagwozdka, że to jest szok, ale może już niedługo tutaj to się wszystko rozwiąże i będzie święty spokój. A bo wziąć już. Nie jechać, nie, dobra. Objedziemy. Objedziemy sobie tutaj teraz ten. Objedziemy, o, tu naprawdę też było szajsowato. Tu już lekko idzie, to można sobie takie... No niestety, no... Pylę tą ziemię. Zobaczcie, jak ona się tutaj... W głupiej talerzówce przy prędkości 12 na godzinę, jak ona się rozpada, no ale... Rzekomo dalej uprawia. I teraz, jakby tak jeszcze to było tak idealnie wszystko, wiecie, zmulczowane i w ogóle, to podejrzewam, że jakby to właśnie... jakby takie to było bardzo mocno rozdrobnione, to może by ja agrotom to przeleciał. Może. Ale bym wolał właśnie go w konfiguracji talerzowej. W talerzowej, no bo teraz jak już mam ten system bezorkowy, no to jakbym, proszę powiedzieć, więcej wykorzystuję teraz talerzówki, aniżeli agregatu. No i zaleta rura daszek, no to teraz jak przejedziemy daszkowym, to widać, że jechaliśmy. A jak mamy rurę, znaczy daszek, to byłoby wiadomo, gdzie przejechaliśmy, ale przychodzi wieczór i kurde, ja tutaj jechałem czy nie? Bo niekiedy tak jest. Dlatego mówię, jadę tutaj za dnia, zrobię to, rozprawię się tutaj z tą ziemią i tutaj też chyba jeden pasek jest niejechany, tak. Jeden pasek nie jest niejechany, ale mówię, tu już było, tak nie było bardzo źle jak tam na górze. Ja bym go szedł dla testu, bo on tak wychodzi jako trzeci. Częściowo czwarty siewnik, ja bym go zostawił. Ja bym go zostawił sobie tutaj. Bym chociaż zobaczył jakieś porównanie, czy to było sens jeździć tą talerzówką. Mi się wydaje, że tak, bo i tak jest naprawdę dalej krzywo. Dalej krzywo. No i teraz jakby to agrotom pociągnął, w tej, patrząc tutaj, to już by to pociągnął, to już by to chyba przeszło. Chociaż bardziej by się te korzenie kotłowały, bo liście może by przeleciały, bo tam jest, bo łapa bardzo blisko ekranu. Ale łapy by wypierniczył, wpisałby sobie tam 3,80, zabrałby te dwie skrajne łapy, gdzie on się właśnie najbardziej tam zapycha i by też to było jakoś. No i właśnie, jak już podczas mulczowania mówiłem, że mulczuję, bo na 6 klasie nie ma po prostu próchnicy i te wszystko, całe te resztki to się dłużej rozkładają aniżeli na trzeciej. No i dlatego tutaj jest też mulczowanie wprowadzone i moim zdaniem słuszne, bo i tak to się nie udało na raz. No tam jeszcze jakiś jest ten, ale tam mówię, dwa razy sobie jechałem od tej pszenicy. No zostawię, bo te pierwsze objazdy najwyżej sobie pojadę wolniej i jakieś tam nierówności przykryję, bo tam jeszcze nie było tak źle. Może tam gdzieś się zatnę. Dobra, ja was tutaj nie przynudzam i fajnie właśnie by było mieć tak, nie, i talerzówką i wtedy sobie przejeżdżamy sobie te dziury po Porto, nie? No, to by się dużo łatwiej by się po prostu potem jeździło. No zobaczę, czy ja sobie nie zostawię przy żądlirze talerzówki tak naprawdę. Jak będę Kubusiem jeździł z Porto, o, tutaj z Kubusiem będę jeździł z Porto, bo tu naprawdę jest tak twardo na dole sycylijsko, o, tu jest taki zrąbek, tu właśnie się ta gwiazdnica, no, zaczęła nawijać i mi się nawinęła, to bym tutaj kawałek przetalerzował, no i wygląda to dużo lepiej. Dużo lepiej to wygląda. Chyba, że ja sobie pojadę dalej prosto, trochę przekombinuję.
rękawa 20 cm, tu się zaraz zbiegnie i po prostu zrobię sobie tutaj jak należy i to już mi się bardziej widzi. Dobra. Do góry. To już mi się bardziej widzi. Przyczyna, dlaczego siewnik ma zjazdę od jazdy, jest wyjaśniona na społeczności. Po prostu te lejki nie są równo ustawione. Z jednej strony jest 4 cm kopnięty. No i zamiast 288 mieć od lejka ostatniego do ostatniego, to ma 284, a 4 cm no to już plus te 12,5, no to wychodzi 16 cm. No i dlatego jest odjazd. No, tak trochę po niemiecku, bo chyba Niemcy mają co 15 cm lejki ustawione, co niektórzy. Tak coś się orientuje, że około 15 cm mają te lejki poustawiane. Ale oni tam piorą środków wszystkiego. My nie możemy. No i teraz trzeba by tak wrócić, żeby sobie było. O, teraz to sobie wrócimy tak, że nie będzie nic. No i dobra. Przelecimy sobie C4. No C4 no to wiadomo. Dlatego jest na D. Nie ma dużej różnicy, bo tam 1700 jest 12, 1800 12,5, a na tym jest 13,5. Dlatego te uwrocie są u mnie zawsze szerokie, bo ja sobie nawet na D i sobie śmiało wjeżdżam. Sprawdzimy wydajność. 3,37 hektara łącznie z tym dupą. No to jak ja wrócę na D1, to ja będę miał tutaj wydajność na poziomie 4 hektarów. Myślę, że osiągnę. To co mogłem zostawić, bym chociaż wiedział, gdzie było zrobione. Bo dotąd było portowane. Ja tu sobie otworzyłem nowy rekord, a tamtego pasu nie zapisałem. To część będzie no-till. I trzyma. Widzicie temperaturę? Spada na południe. Bo wiatr wieje delikatnie w tą stronę. Się odnajdzie. Weźmie się breszunie i się posprawdza, gdzie było jechane, a gdzie nie. Jakiegoś pręciora. Jeszcze wam potem pokażę, jak to jest wszystko twarde po prostu. No się nie dziwię, że ten John Deere tutaj puchnął, bo on jeszcze nie jest skończony. Dopiero tam, gdzie nie było uprawiane, załóżmy, nie wiem, czy on do tego punktu w ogóle dojechał, bo tu parę razy było przejechane ten dół, a później już tam nie. To chyba jest różnica, ale no trzecia, szósta klasa to też jest różnica. A i no dobrze, że pojechałem. Jakoś się odnajdę. Na luzie. No i tu się już kurzy, nie? Z tego wszystkiego. Ujo, a taki szajsik, ajajaj. Jeszcze te łodygi są zielone. One wcale się tutaj nie upierniczyły, nie uschły. One jeszcze są dalej zielone. No szkoda, no nasz koło domu, jak był ten testowanie, to tam wszystko było jeszcze napuszczone takie i to praktycznie można powiedzieć, że wszystko było wyzbierane, te liście, nie liście. Dużo bardziej rozdrobniona, a tu niestety już krzywo przyszedł deszcz i liście spadły na dół. Aby się przydało coś na przednim tuzie, żeby zgrabiarka jakaś. No, zgrabiarka też nie może być taka, wiecie, przetrząsarka, ta jak mulcher, tylko żeby to podnosiła do góry. O, zamiatarka. O! Żeby brała i do góry podrzucała. To byłby hit. To byłby hit, jeśli chodzi o takie coś. Gdzie ja tu jeszcze nie jechałem? Mi się wydaje, że dwa paski były. No i dlatego takie... Mhm. Jest. Jest. Jest.
tutaj trochę mogę sobie talerzówkę opuścić. Wydaje mi się, że to jest tutaj. No nada, coś już nie przejechałem, to tam idziemy testować. Ale tu jest nieprzejechana, aha, tu jest jeszcze moje Porto. O, to dotąd Porto. Dotąd Porto szedł. Może tu jechałem? Tu coś zawracałem, tu jeszcze jeden Porto został. Nie, jechałem. To jest tutaj obok. Teraz patrzę, że to jest tutaj. No i dobra, będzie porównanie. No, uciekł sobie. No i se zaznaczył. A i tam taki klinek mi zostanie. No i to skończę i spokój. Patrzcie, jeszcze i tak liści się ta za powierzchnią. No już jest naprawdę dosyć głęboko ustawiona. A jeździ na boki. Widać jak ten tańczy. Talerzówa. Jednak przy talerzówce wam powiem, że metr to chyba jest tak super. Bo wtedy te liście zdążą opaść na dół. Teraz właśnie nie wiem, czy czasami ta drabinka nie psuje. Czy ona nie psuje całej tej roboty? Bo to co już miałem zrobić z drabinką, zrobiłem. A wypierniczę ją na obrocie i co zobaczę. Bo jednego roku też tak się wydawało, że jest lepiej, a było gorzej, bo te liście teraz jakby z tą ziemią uderzają i właśnie gorzej mieszają. To znowu z drugiej strony, no nie, tu już kupek nie ma, no to tak może być, że to sobie zostawię, zostawiam przypalnicho ten kawałek. Może ona może tu wcale niedobrze robić, ta drabinka. To jest grzebło. No tak byłoby daleko do wału i to zdążyłoby sobie opaść, a tak uderza w drabinkę. I tak może się nie układać dobrze. Nic, sprawdzę sobie. Ja was tu pozdrawiam. Nie przynudzam. No niestety John Deere bez orkowcem nie będzie jeździł. Może kiedyś, jak będzie dokończony projekt. To go będziemy testować, puszczać, bo na pewno jest mniejszy uślizg. No bo jest cięższy, tak? Pozdrawiam.